Co kojarzy się Wam ze słowem etykieta? Coś staroświeckiego, jak panowie w cylindrach i damy trzymające filiżankę dłonią obleczoną w rękawiczkę? No cóż, ten obrazek nie ma nic wspólnego ze współczesnymi dobrymi manierami. Jeśli chcecie, by postrzegano Was jako osoby dobrze wychowane, uprzejme i godne szacunku, powinniście wiedzieć, jak zachować się w różnych sytuacjach. Bez obaw, pomożemy Wam w tym! Co jakiś czas życie lubi postawić przed nami wyzwanie, na przykład rozdzierając nam spodnie w najmniej odpowiednim miejscu i czasie. W sieci można znaleźć mnóstwo rad, jak rozwiązać ten problem, od zawiązania swetra wokół talii, po spinanie spodni od wewnątrz zszywaczem. Którąkolwiek z nich jednak wybierzecie, pamiętajcie, że nie należy nikomu mówić o takim problemie, ani pokazywać swojej bielizny publicznie. Wyobraźcie sobie, że jesteście ze znajomymi w restauracji, a na koniec wszyscy postanawiają podzielić rachunek porówno. Ale zaraz, wy wzięliście tylko kolę i sałatkę, podczas kiedy oni wsuwali pizzę i burgery. W takim przypadku macie dwie opcje. Albo zaokrąglicie w górę przybliżony koszt waszego dania i zostawicie tę kwotę, albo dołączycie do reszty, dzieląc rachunek porówno. W temacie etykiety toaletowej, tak, taka też istnieje, jeśli widzicie, że drzwi do kabiny są zamknięte, nie próbujcie ich otwierać. Mogą się przypadkowo odblokować i wtedy i wy, i osoba w środku poczujecie się ogromnie zażenowani. Mężczyźni powinni zachować dystans, wybierając pisuar bardziej oddalony od już zajętego. Oczywiście, jeśli łazienka nie jest zatłoczona. Kiedy nakładacie makijaż albo czeszecie włosy, wybierzcie lustro wiszące najdalej od suszarki do rąk. W przeciwnym razie ludzie, którzy zechcą tylko wysuszyć ręce, będą zmuszeni poczekać, aż skończycie. Gdy musicie wytrzeć nos, zróbcie to możliwie cicho i szybko. Jeśli nie ma takiej konieczności, nie róbcie tego w miejscu publicznym. Znajdźcie jakiś odosobniony kącik. Nawet kiedy potraficie cicho wydmuchać nos i jesteście tylko w gronie rodziny lub przyjaciół, to nigdy, przenigdy nie róbcie tego przy stole. Wstańcie od stołu i idźcie do toalety. Dopiero tam możecie włączyć trąbienie. Używanie wykałaczki przy stole jest równie niestosowne. Jeśli czujecie, że jedzenie utknęło Wam między zębami, idźcie do łazienki i tam pozbądźcie się problemu. Pozostając w temacie, gdy zauważycie, że inna osoba ma ten sam problem i nie wie o tym, nie milczcie. Upewnijcie się, że nikt inny nie słyszy i po cichu poinformujcie zainteresowanego. Jednym z moich odwiecznych koszmarów jest wizja chodzenia z rozpiętym rozporkiem w publicznym miejscu. Czy możecie sobie wyobrazić coś bardziej krępującego? No cóż, ja tak, ale nie będę o tym mówić. To byłoby wbrew dobremu wychowaniu. Jeśli chodzi o rozsunięty rozporek, zgodnie z zasadami etykiety, musicie pójść do toalety i dopiero tam możecie zapiąć spodnie. A kiedy nie ma w pobliżu żadnej łazienki, odwróćcie się do ściany. Jeśli zauważycie, że ktoś chodzi z rozsuniętym rozporkiem, poinformujcie tę osobę niezwłocznie. Ale znowu, zróbcie to dyskretnie i cicho. Powiedzenie komuś, że coś jest z nim nie tak, to bardzo delikatny temat. Być może ktoś nieprzyjemnie pachnie, używa zbyt mocnych perfum w biurze albo przeżuwa z otwartymi ustami. Jeśli uznacie to za konieczne, porozmawiajcie z tą osobą dyskretnie. Powiedzcie jej, to dość nieprzyjemny temat, ale wiem, że chciałbyś o tym wiedzieć. Pokażcie w ten sposób, że macie dobre intencje. Możecie też na koniec zapytać, czy ten ktoś czuje się urażony, żeby był pewien, że jego dobro leży Wam na sercu. W dobrym tonie jest ustąpić miejsca kobiecie w ciąży. Przyznajmy jednak, że nie ma bardziej niezręcznej sytuacji niż ta, gdy pomyli się przyszłą mamę z kobietą z nadwagą. Ups! Aby uniknąć takiej wpadki, zerknijcie na stopy kobiety. Ciężarne unikają wysokich obcasów. Ponadto często mają spuchnięte kostki i trzymają się za dolną część pleców lub przestępują z nogi na nogę. Najlepiej po prostu bez słowa wstać, aby kobieta mogła sama zdecydować, czy chce usiąść, czy nie. Kiedy chcecie zrobić sobie z kimś selfie, należy najpierw zapytać tę osobę o zgodę, nawet jeśli jest to bliski przyjaciel. Należy także dać jej czas na przygotowanie się do zdjęcia. Robienie sobie selfie w łazience również jest uważane za brak wychowania. Tak, to jest w złym guście. Unikajcie zakładania ubrań z obraźliwymi napisami. Niektórzy ludzie mogą postrzegać taką koszulkę jako żart, ale inni mogą poczuć się urażeni.
Jeśli nie zamierzacie pić wina, nie ma potrzeby odwracania kieliszka do góry dnem, aby uchronić go przed napełnieniem. Bez robienia zbędnego zamieszania przykryjcie jego krawędź czubkami palców i powiedzcie: nie dzisiaj, dziękuję. Na lotnisku, oczekując na wejście na pokład, nie tłoczcie się przed bramką. Także przy odbiorze bagażu podejdźcie do taśmy dopiero, kiedy zauważycie swoje walizki. Inaczej będziecie przeszkadzać innym pasażerom. Zawsze informujcie rozmówcę, że rozmawiacie przez zestaw głośnomówiący, a także, że inne osoby są w pokoju. Jeśli rozmawiacie z kimś w ten sposób w pracy, znajdźcie osobne pomieszczenie i zamknijcie drzwi. Jeśli do podgrzania lunchu w pracy używacie kuchenki mikrofalowej, nigdy nie wstawiajcie do niej nic o silnym i utrzymującym się zapachu. Jeśli słowo dziękuję to wszystko, co chcecie napisać w mailu, nie róbcie tego. To tylko zapychanie skrzynki odbiorcy. Dziękuję. Pamiętajcie także o innych rzeczach, których nie należy robić w mailach. Nie piszcie wyłącznie wielkimi literami, bo to jest postrzegane jako podnoszenie głosu. Nie używajcie też emotikonów oraz kolorowej czcionki w mailach biznesowych. Starajcie się także nie dołączać dużych plików i nie przekazujcie maili dalej, chyba że macie na to zgodę. O ile maile w sprawach zawodowych można przesyłać przez cały dzień, nie wysyłajcie SMS-ów związanych z pracą wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem dnia roboczego, ani później niż 2 godziny po jego zakończeniu. Kiedy wyciskacie cytrynę na swoją potrawę lub do drinka, zasłońcie ją ręką. W przeciwnym razie, zgodnie z prawem Murphy'ego, najprawdopodobniej pryśniecie sokiem cytrynowym w oko sąsiada. Wierzcie mi! Kiedy jecie obiad w restauracji z rodziną lub przyjaciółmi, możecie bez wahania poprosić obsługę o zapakowanie resztek, nawet w eleganckim lokalu. Nigdy jednak nie należy o to prosić po biznesowym lunchu lub obiedzie. Nie pytajcie, czy możecie przyprowadzić osobę towarzyszącą na czyjś ślub, chyba że tak jest napisane w zaproszeniu. Jeśli jednak wasz stan cywilny zmienił się przed datą tego ślubu, poinformujcie o tym gospodarzy i poczekajcie na ich odpowiedź. Możecie obserwować swojego szefa na Twitterze, ale nie starajcie się z nim zaprzyjaźnić. Przyjaźń, nawet jeśli tylko w mediach społecznościowych, oznacza równość, której nie ma w waszych relacjach. Filiżankę herbaty i filiżankę kawy powinniście trzymać na różne sposoby. W przypadku filiżanki z herbatą nie zaginajcie w uszku palca wskazującego. Pozwólcie mu się zetknąć w środku z kciukiem, trochę jak przy szczypaniu czegoś. Środkowy palec powinien podtrzymywać uszko od spodu. Jeśli zaś chodzi o picie kawy, zegnijcie palec wskazujący wokół uszka, a kciuk ułóżcie na jego górnej części. 3 pozostałe palce zwińcie w stronę dłoni. Myślę, że wszyscy znamy uczucie pieczenia po zjedzeniu czegoś pikantnego. Zamiast ziajać z otwartymi ustami lub wypluwać jedzenie, weźcie łyk zimnej wody lub innego napoju. Działa jak magia za każdym razem. A jakie wy znacie zasady nowoczesnej etykiety? Opowiedzcie nam w komentarzach. Jeśli dzisiaj dowiedzieliście się czegoś nowego, dajcie nam łapkę w górę i udostępnijcie nasz filmik znajomym. Ale hej, nie idźcie jeszcze sobie! Mamy ponad 2000 fantastycznych filmików, które powinniście zobaczyć. Wybierzcie filmik po lewej lub po prawej, kliknijcie na niego i miłego oglądania! Pozostańcie po jasnej stronie życia!